Cześć, witajcie. Kontynuujemy awanturę o wino. Zadanie, które jest dla mnie idealne, bo chodzi raz, że chodzi o alkohol. A dwa, jak jest awantura, to zawsze są punkty doświadczenia, nie? Bo będzie milion misji. Tu. Najpierw pojadę tu, a potem się wrócę do tego, żeby chociaż coś tam z tej mapy z znaków zapytania zrobić. A czemu mi nie... Aha, bo to R-ka, kurde, a ja wciskałem. Dobra, nie załapałem, wybaczcie. Czemu to... Laku, ty jeden! Dobra, zabiłem! Jedno tylko było? Jedno. Z drugiej strony można by szybko rozwiązać ten spór, ale... Ale chyba misje by przepadły, co? Czy to by się pojawiły tam te znaki zapytania, że mógłbym to zrobić? Powiedzmy, że jestem dociekliwym wiedźminem. O, zielarze. Super zielarze. I teraz ja miałem iść właśnie tu. Oj, co tak skoczyło mi? Tego znaczku zapytania. Chyba niżej, co? Co tam na mnie czyha? Jakaś osada. Ukryty skarb na mnie. Perajna! Kupą go! No ty chamie, nie ma strzelania w tatulka. A mi piznął. Ale kurde, mi piznął, muszę tamtego ściągnąć. Dobra. Au! Dobra. Luzik! Teraz to już luzik. Co ty te łby? O, chociaż nie, jak mi piznął. Fuck! Co mu zrobiłem? Co ja mu zrobiłem? Widzieliście to? Co ja mu zrobiłem? Śledzimy to. Działa mi 94, dobra. Wóz w jeziorze, mówicie. O kurde, faktycznie jest tu wózek. Co mi robił pies? Nie bądź wulgarny. Fuck. Myślę, że nie żyje. Na plery muszę mu wejść, bo wtedy mu obrażenia zadaje razy 16. Nieźle. To mam ten wózek i co? A, to była skrzynka? Biorę wszystko, chyba dobrze robię, co? Chyba wszystko i dobrze robię. Średni pancerz, to nie chcemy średniego, nie? Ale mam to, to czemu tego nie wykorzystać? Minus 15, wypad, kurde, diabły mi z takim czymś. Ale level zdobyłem, zobaczcie, lepszy mam srebrny miecz. Ten jest gorszy. I co mu tam montujemy? Co ja tu mam w ogóle? Krwawienie. Krwawienie ja zawsze lubię. Podpalenie też lubię. Równowagę to nie wiem, czy fajnie.
Oszołomienie. Oszołomienie też fajnie. Dobra. Faktycznie, bo jakiś mieczek nosiłem, który miał takie zacne możliwości zadawania obrażeń. Dobra. Awantura o wino. 3 z 5, dobrze. Dobrze, gdzie teraz? Tu byłem, tu byłem. To teraz tu najbliżej mam, nie? Potem tu i tu. Fajnie, tam jest jeszcze jakaś wioska pod drogą. Gdzie mój koń? Chodź tu, koniu, do mnie. W międzyczasie się odnowimy. Odświeżymy. Idzie da. No nie wierzę, że cię woda zatrzymała. Ten mostek? Wygląda na ten mostek. Dwa brzydkie chamy. Poczekajcie, poczekajcie. O ty sobie. O fuck! On piznął! Czekaj! No nie, no chłopaki! Grom. Podewko mam, nie? Dobra, mam groma już teraz. Teraz już czuł z wami. Ale drze mordę. O Jezus! O piznął mi! Nie wolno tak nie lać! Ten już jest martwy prawie. Ale ty kurde chamie. Fuck! Oni piznęli. Zgrali się, ale ten nie żyje już, bo chyba go zatrułem tam jakoś. Dobra. A myślałem, że... Nie! Spadaj! Broni się jakoś. Kamienny odbyt. O fuck. A gdzie ten skarb? Przedmiot mistrzowski, widzieliście? Receptura. Koleś. Wiem wszystko, no co mam zrobić? V, przeczytamy to, nie? Dobra, i śledzimy klasycznie. No nie wierzę, tak daleko? Gdzie to jest? Już muszę zerknąć na mapę. Tu. To i tak będę tu wracał, nie? To nie, to muszę sobie zapamiętać. Poszukiwania. Pieniądze nie śmierdzą, dobra. Pieniądze nie śmierdzą, muszę zapamiętać. Żeby tam iść, jak będę wracał. O, właśnie stąd. A nie, to tu będziemy, tak? Pieniądze nie śmierdzą. A na razie zasuwamy do ostatniej misji. I potem rozwiążemy sprawę. Fuck! Znowu te robale. Ola cię, kurde. Możesz iść? Iść, biec? Zasuwać? Lolo. Strzeżony skarb. Jak myślicie, kto go strzeże? O fuck! Jakiś kurde tygrys ryś puma, kurde. Ła, no nie, winie. Chciałeś mnie kurde ugryźć, odbyć. Ła, no nie pazuruj mnie. Ale jakby tak sobie zrobić jakąś kurde ten ze skóry, pumy, jakąś zbroję fajną. I to jest to? Chyba to było. Wszystko. Wsiadaj.
Siadaj. Chociaż coś podniosę, może jest to coś za co... Lekka do niczego. I tu jeszcze średni pancerz. Nie używam średniego pancerza. Ukryty skarb mamy załatwiony. Nie, to nie był ukryty skarb, to był broniony skarb, czy jakoś tam, nie? Nie ma znaczenia. W opałach koleś, czyli przyłączamy meczysko. Fuck, naprawdę? O Jezus! Ratujcie, panie! Pomocy! Swędzicie w kroczu! W kroczu? Nie, jak się myje, to nie swędzi. Proszę tego. O właśnie! Chama! Bitko! Musi się teraz odwdzięczyć. Dzięki ci, zacny kawalerze. No problemo. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina. Puściła się! Spokojnie. Już po wszystkim. Te hunspoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? A wracajmy. Prowadź. Bo zdaje się, że tam była misja. Miło, że trafiam na te ostatnie osoby, które ratuję na końcu. No, i jesteśmy. No i brawo jeszcze ty. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Miałaś się odwdzięczyć. Liam nie jest chyba najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? Ano choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Żegnaj. Dzięki. Do zobaczenia. No i się nie odwdzięczyła, a powinna owa niewiasta. Jak się nie mylę, jest super. Wiecie dlaczego się cieszę? Bo... Bo powinienem to znaleźć tu. Jumpuj. Czego ja szukam? Pieniędzy, nie? Znajdź skrytkę. W kupie gnojówki. No, a gdzie jest kupa gnojówki? Tu jest ta gnojówka? To, tu coś rośnie, to tak nie wygląda na gnojówkę, nie? Może tu? O. Pięknie. Teraz sobie zrobimy... Cześć, Kirunia. Nieczysta gra. Znajdziemy to miejsce, o którym jest mowa w liście. I będzie, że zacnie. A mowa w liście jest... Widzieliście gdzie? Gdzie mam najbliższy znacznik? Tutaj. Dobra, to idziemy. To idziemy tam. Co to za miejsce? Kimże będzie ten jegomość, który tutaj robi syf? Wprowadza zamęt między dwie persony. Jakiś udaczek, co? Kupiec wyglądał jak żołdaczek. Jest nieźle. I lecimy tam. Tu.
Co najbliżej tu, nie? I dalej płotka nas zawiezie. Będzie fajnie, będzie fajnie! Taki szybki load, wiecie co? Nie jestem przyzwyczajony po tym. Po falaucie. A, to były te łyżki. Dobra, wiem gdzie to było. Jumpuj. Jedziemy! Idziemy, jedziemy! Skrótem oczywiście. O kurde, puma. Że mnie nie zauważy. Wydaje mi się, że mnie zauważyła. Lo. No co, chyba wejdę tu, nie? Czy nie? Czy nie ma sensu? Puk, puk. Kurde, ale skoczyłem. Co mnie tu czeka? Tu coś jest. Jakiś królowiec, królowa, kurde. Ale przyparłem ją do muru, zdzirę. Co teraz? Przeszukuję magazyn. Trochę się przestraszyłem, powiem wam, jak tu wyskoczyło na mnie to coś. Biorę wszystko. Czytamy. Z tego listu wynika, że za sabotażami w winnicach stał hrabia Crespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. No to idziemy. Ale nie da się tak teleportem, nie? Ale to ja tu specjalnie przyszedłem zniszczyć jedną roślinkę, tak? Naprawdę? Dalej, płotka, dalej! A, skoro tu jestem, no to polecę tu. Fuck, można by tu i tu pójść. I tu! I tu, i tu, i tu. I tu. Dobra, polecę tu, potem tu. I potem się teleporta zrobimy i będzie zacnie. Już tak mniej więcej mapę pomału trzeba czyścić. Jakieś ruiny. Może odkryję jakieś miejsce. Nic nie wskoczyło. No to jest z góry, teraz płotka zasuwaj. Boże, znowu te chamy. O Boże. Dobra, jumpy. O oh fuck. Dobra, wypad. A to co pluje we mnie, no chamidło. O oh fuck, jak mi zasadził klopsa. Dobra, jeszcze drugi tam. Oj, trup w siebie. Właś to kurde. Trochę skikusiania było, wiecie? Schemat. Buciory. Kurde. Szybko idzie, nie z tym. Trochę się cykam, bo takie potwory są straszne tutaj teraz. Biegnij, biegnij. No to tylko skała, kurde. O, pięknie. Preria, sawanna, wszystko. Jest do potworów. Pozwólcie, że troszeczkę zboczę z trasy. Zboczę. Dobra! Rzucił mnie jeden na drugiego! Jakie chamy współpracują!
Gdzie on jest? Tu jest? Tu jest, dobra. Dobra. Poszedłeś. O kurde, szybki doskok. Wiał? No ty chamie. O fuck! Moje mieczysko się popsuło. Pięknie. Jak ty jesteś w stanie to wymówić? Dobra. Gdzie mój kuń? Kuniu. Kuniu. Dobrze. Okej, idziemy, idziemy. A czym ja mam sobie naprawić teraz, kurde? A, mam narzędzia. No, naprawiaj. W zasadzie bym musiał odwiedzać kupców i sobie pokupować trochę tych narzędzi, bo może być w pewnym momencie, no, lekki szok, że niczym nie będę miał. Niczym nie będę mógł tego naprawić. I nie będzie wesoło, bo to nie naprawdę w 100%, nie? Bo to są takie jakieś takie lighty. Matko święta, co to? Pierwszy raz widzę takiego potwora. Blaki chyba, co? I zasadził chłopca. No ja podpaliłem blaka, ale jestem kurde mistrzu. Kop go, kurde, moje habeto. Łeb mu odciąłem, chamowi. A będzie mgła i będzie mgla. O, aż ty, kurde. Mglaczku. Rozumiem, że chodzi o od niego, tak? Co wygrałem? Spoko. Jakieś wilki, słyszę, wilcy tu są. Młodzi. Pięć razy zaznaczałem, bo nie byłem pewny. Podjedzie? Nie podjedzie. A, te wilce tu są, bo to jest to z tymi łyżkami. Zejdź. Długie zadanie. Naprawdę długie zadanie. Fajne. A ile mapy zwiedziłem, to też nie jest takie złe. Proszę państwa, naprawdę w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Ja mam rozwiązanie. Nie zależy tylko na jednym. Chcę kupić Belgard. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Pewnie. Ta winnica. Belgard. Czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. A no nie jestem. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Znalazłem dowody na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Coronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian?
A ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Czyli synu? Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. No dobra. To idźmy z nimi, nie? Zobaczymy, co mi pokażą, co mi powiedzą. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce Cezara. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Klasycznie, trzeba się targować. Ale nie pracuję za darmo. O kurde, jak się stawka zwiększa. Poczekajcie, na tysiączkę pójdziemy. Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem. Och, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Śledzimy. No śledzimy, kurde. 5 doświadczenia, naprawdę? Ale patrzcie, 2 problemy z 5 już, kurde, rozwiązałem. Oni mi dali tą kasę w ogóle, co mi obiecali? Jedne dotrzymałem. A drugie? Cóż, moi drodzy, w następnym odcinku będziemy czyścić teren dalej. Pozdrawiam was, cześć.